Chciałeś paznokcia? Cicho. Chcielibyśmy wam opowiedzieć o naszej nowej, nadchodzącej płycie. Której premiera już 9 grudnia. 9 grudnia, kochani, wychodzi nasza ósmy album, który nazywa się Dekonstrukcja Historyczna 1. A wszystko zaczęło się w roku 2018, w którym to... Kiedy to jeździliśmy z trasą, z płytą Węcki Sznyt, wpadliśmy na bardzo przekorny pomysł udźwiękowienia pieśni świątecznej pod tytułem Gory Gwiazda Jezusowi, ponieważ jest to jedna z piękniejszych melodii ludowych polskich, dlatego stwierdziliśmy, że chcemy ją opracować. Ale chcieliśmy zrobić to w sposób przewrotny, więc zmieniliśmy konteksty antropologiczne w kierunku kultury przedchrześcijańskiej. Bo taki mieliśmy zamysł, żeby pokazać inną stronę naszych świąt. Jak pamiętamy, utwór ten zdobył u was dość duże uznanie i stwierdziliśmy, że w takim razie trzeba iść za ciosem i zrobić więcej tych utworów. Ciekawa jest historia w ogóle tego utworu jako takiego Gory Gwiazdy Jezusowi, który został odnaleziony w XVIII wieku w klasztorze. I to był zapis tekstowy, a taki oficjalny już zapis z melodią podobno został odkryty w 1843 w śpiewniku księdza Mioduszewskiego. W naszym tekście zawarliśmy stare prawdy i te aktualne prawdy, czyli stare prawdy to to, że to święto nazywało się kiedyś Szczodre Gody albo Słońca Wstanie, no i te uniwersalne, na przykład fakt obdarowywania się prezentami, czy też oczekiwanie na przemówienie zwierząt podczas tej magicznej nocy. Ale niewielu z nas zdaje sobie tak naprawdę sprawę, że na przykład to drugie wiąże się z mediumicznymi właściwościami zwierząt, poprzez które przemawiały duchy przodków. Taka jest geneza przedchrześcijańska tego faktu. I co? Chcieliśmy tak naprawdę pokazać troszeczkę szerzej te informacje, które powszechnie nie są znane, aczkolwiek nie są też jakoś szczególnie zatajane, bo były na tyle silne, że zachowały się w naszej tradycji. I to był taki pierwszy sygnał, pierwszy utwór, który nas zachęcił do zrobienia kolejnych utworów. A kolejną niespodzianką, można powiedzieć, świąteczną okazał się być utwór Marzanna, który opublikowaliśmy w 2019 roku. Powstał do niego teledysk. I utwór ten powstał z inspiracji twórczością czeskiego artysty Tomasa Koćki, który w jednym ze swoich utworów właśnie nawiązuje do święta Jarych Godów, czyli święta, a w zasadzie cyklu obrzędowego związanego z powitaniem wiosny. I tu, jeżeli mogę się wtrącić, to dość istotna informacja, że to była... Tomasz Koćko opracował melodię ludową z terenów dawnego Śląska, która jest dokładnie opisana jako melodia ludowa. Tu warto chyba zaznaczyć, że owa Marzanna, o której napisaliśmy utwór, a tak naprawdę o której odnalazł utwór Tomasz Koćko, a myśmy tylko przetłumaczyli ten utwór i dodali tam kilka wątków, to tak naprawdę w wielu opracowaniach naukowych
partnerka Boga Podziemi. Na Słowiańszczyźnie Wschodniej chociażby znanego jako Veles. Oczywiście wszyscy znamy zwyczaj, chociażby ja na przykład pamiętam ze szkoły, zwyczaj topienia marzanny. No i też nie zawsze sobie uświadamiamy, że jest to właśnie zwyczaj starszy, którego źródła można postrzegać w czasach pogańskich. No i tutaj dochodzimy do takiej bardzo ciekawej kwestii, mianowicie takiej, że tenże wesoły w przekazie, wesoła tradycja, którą pokazuje się dzieciom w przedszkolu, jest tak naprawdę związana z historią przedchrześcijańską naszych ziemi. I w innych kontekstach mówi się o tej tradycji jako tradycji pogańskiej. I nie wiedzieć czemu to określenie pogańskie stało się w pewnym momencie i do dzisiaj w zasadzie pokutuje na jego temat takie pogardliwe, pejoratywne określenie. Zupełnie ja osobiście nie rozumiem, komu na tym zależy. No tak, podaliśmy chociażby przykłady związane ze świętami Bożego Narodzenia, jak i z czasem jakby około wiosennym, z czasem Jary Godów. No i te stare tradycje, stare obyczaje przeniknęły do kultury masowej czy do współczesnego polskiego świętowania. I można powiedzieć, że właśnie takie współczesne polskie świętowanie jest taką mieszanką, takim miksem właśnie świętowania chrześcijańskiego i pogańskiego, że wcale te dwa byty nie do końca muszą być stawiane w opozycji czy na przeciwstawnych biegunach, tylko uzupełniają się w naszej kulturze i chrześcijaństwo czerpało, czy świętowanie chrześcijańskie czerpało bardzo dużo właśnie z czasów pogańskich, ze starych obyczajów i to wcale nie musi się jakby ze sobą kłócić, chociaż oczywiście może. Skoro mieliśmy już dwa utwory, które nawiązywały bezpośrednio do obrzędowości świątecznej, to uznaliśmy, że w takim razie taka mogłaby być cała kolejna płyta Żywiołaka. A jak to się mówi, kiedy się czegoś bardzo pragnie, to świat bądź wszechświat staje przed nami otworem. No i tak było. I w tym przypadku staraliśmy się tutaj z wielkim zapałem poszukiwać kolejnych fascynujących wątków związanych z kulturą przedchrześcijańską. To się udawało i łączyliśmy je z kolejnymi bardzo też ciekawymi kreacjami muzycznymi. I tak powstała pierwsza część płyty poświęconej naszym rodzimym świętom. Co jest ciekawe, Wiktoria tutaj mówi, że poszukiwaliśmy, ale fakty są takie, że owszem, poszukiwaliśmy, ale mnóstwo z nich w jakiś bardzo dziwny, ciekawy i magiczny sposób po prostu nam się objawiła. Eureka. W końcu to jest płyta związana ze świętowaniem, a świętowanie jest związane z bytami, prawda, duchowymi, czyli trudno powiedzieć jakby co tutaj, jaka moc zadziała. Być może właśnie mieszanka, duch wstąpił, powie jakiś pogaństwo chrześcijański czy jakikolwiek i tak się stało, ale generalnie jakby taką chyba przewodnią myślą tej płyty jest to, że, znaczy może inaczej, to jest nasza jakby próba odczarowania i oddemonizowania pogaństwa jako czegoś złego, negatywnego czy niepożądanego i przeciwstawnego do nie wiem, do współczesności, do cywilizacji, do rozwiniętej kultury. Po prostu uważamy, że to są nasze korzenie. Nie ma znaczenia, czy jesteś ateistą, czy jesteś wierzący, czy wyznajesz jakąkolwiek religię. Tak, tym korzeniom pogańskim nie da się jakby zaprzeczyć, ponieważ żyjemy na tych ziemiach, gdzie to się działo i no, to jest nasza tradycja i nie ma się czego bać, nie ma co demonizować, tylko warto odkopywać te tematy, bo są bardzo ciekawe. A o tych połączeniach też może świadczyć fakt, że słowo, od którego powstało określenie pogaństwo, tak często pogardliwie dzisiaj używane, pochodzi od łacińskiego słowa paganus, który oznacza m.in. parafianina. To jest wszystko się ze sobą łączy, nic siebie nie wyklucza.
Także większą część płyty poświęciliśmy obrzędowości świątecznej, ale znalazło się na niej też trochę miejsca na współczesne ujęcie wątków związanych z wiarą. Będą też utwory autorskie, nasze autorskie kompozycje, jak również trochę buntowniczych utworów, takich jak Syny, które obnażają problemy współczesnego świata. Także może też będziecie i tym zaskoczeni. Co ciekawe, dziwny zbieg okoliczności doprowadził do tego, że mamy kilka utworów poświęconych księżycowi. To bardzo czysty przypadek, ale faktycznie tak się stało. Tak nas zafascynował ten temat, bo i jest on bardzo aktualny i w dzisiejszych czasach, jak się okazuje. Natomiast taką główną, czy jedną z głównych myśli, którą chcielibyśmy przemycić w tej płycie, to jest taka opowieść o swego rodzaju synkretyzmie religijnym, czy ogólnie synkretyzmie związanym ze współczesnym polskim świętowaniem. Chodzi o to, że to, co współcześnie, to w jaki sposób współcześnie świętujemy, ma swoje źródła zarówno w korzeniach pogańskich, jak i chrześcijańskich. Jest to swego rodzaju miks i chcielibyśmy szczególnie położyć akcent na ten element pogański, który nie zawsze jest uwypuklany i naświetlany, a chcemy postawić go w silnym słupie reflektorowym i opowiedzieć o tym, że pogaństwo jest elementem naszej współczesności i warto o tym wiedzieć, warto się tym zainteresować. Zapraszamy do odsłuchu naszego nowego albumu. Dekonstrukcja historyczna. 1. Żywiołak! Będzie o inflacji, bo nie zdążyliśmy nic napisać o inflacji, ale może na kolejnej płycie. Na konstrukcja historyczna 2. O tak.